Witam serdecznie, drodzy Państwo, kłania się Janusz Tomczak. Zapraszam na webinar dotyczący Skyward Community. To jest firma, która pozyskuje środki na wprowadzanie technologii transportu strunowego. Ja się nazywam Janusz Tomczak, kilka słów o sobie. Rok 1990-2023, własna działalność gospodarcza, natomiast w roku 2002-2007 studiowałem na studiach wyższych kierunek marketing ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od 2016 roku jestem czynnym inwestorem Skyward Community. W roku 2018-2019 odbyłem szkolenie dla ambasadorów Skyward Community, które to, drodzy Państwo, zakończyło się w maju 2019 roku w Dubaju. Drodzy Państwo, chciałem Wam tutaj dzisiaj pokazać jedną rzecz, którą mam przy sobie. Proszę, zobaczcie. To jest mój bilet. Dnia 16 lipca wyjeżdżam do Mińska, ponieważ 18 lipca Anno Domini 2023 wraz z grupą polskich inwestorów Krzysztofem Dawidziukiem, którego serdecznie pozdrawiam, i Janem Wyrębkowskim będziemy mieli wizytę w centrum szkoleniowym i testowym w Marina Horce na Mińsku. To jest nasz pierwszy poligon, w którym testowana jest nasza technologia transportu strunowego. Ja będę tam po raz czwarty, Krzysztof będzie po raz drugi ze mną, natomiast Janek Wyrębkowski będzie po raz pierwszy w Mińsku, bo miał okazję być również w naszym centrum innowacyjnym w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To tyle naszej reklamy. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy się zajmować technologią transportu strunowego, a jej założycielem i głównym projektantem i właścicielem firmy jest pan Anatoli Junicki, który jest naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. I dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o technologiach strunowych. Jest kierownikiem dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002 i one dotyczyły i dotyczą transportu strunowego oraz jest członkiem kosmonautyki ZSRR, Federacji ZSRR, bo pan Junicki jest z wykształcenia konstruktorem budowy silników rakiet kosmicznych. UST to są technologie transportowe infrastrukturalne. Widzicie Państwo tutaj tę pierwszą literę U od angielskiego J. To jest nazwisko naszego wynalazcy i twórcy. Z tym brandem już jesteśmy półtora roku, drodzy Państwo. W ogóle firma przechodzi teraz reorganizację, rebrandingi. O tym mówimy na bieżąco. Ale zaczniemy od naszej filozofii. Filozofia UST. Transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się na ziemię po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki, zwiększeniem prędkości, zapewniając ponadprzeciętne bezpieczeństwo i racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi. My jesteśmy przede wszystkim firmą i transportem ekologicznym, proekologicznym. Nasze moce UST, jesteśmy członkiem grupy spółek posiadających własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych
oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska to dziś praca inżyniera i wynalazca Anatolija Junickiego. Stanowi integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to dzisiaj całość prac przy produkcji pojazdów UST, które realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. UST jest w stanie wykonać każdy złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowej i infrastrukturalnej, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Tu dwa słowa wyjaśnienia. Drodzy Państwo, my jesteśmy w programie tak zwanym 1.15. W tej chwili jesteśmy w 15 etapie, pierwszym podetapie. O nim będę mówił później. Natomiast w momencie, kiedy wyjdziemy na rynki zewnętrzne, a to już będzie niebawem, drodzy Państwo, to przez to, że jesteście naszymi udziałowcami i firma ma również udział w każdym następnym projekcie, tak zwanym komercyjnym, to jest około 20%, będzie to przeznaczone między innymi na szkolenie naszych kadr, jak również naszych inżynierów, rozwój, a także wypłatę przyszłej dywidendy dla udziałowców naszej firmy. Mamy dwa centra testowe i certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Europie, w Marina Horce, to jest, proszę Państwa, około 70 km od stolicy Białorusi, Mińska. Te centra nasze, które, proszę Państwa, są zrealizowane w tych dwóch strefach klimatycznych, one służą przede wszystkim do analizy, inspekcji i do rozwiązań technologicznych, do testowania. Mamy certyfikat zgodności wydany przez TIF ESA Stardacją certyfikacją, świadczono o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład której wchodzą iPod, nawierzchnia torowa String I, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. UST Transport posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. Nasz transport pasażerski dzisiaj to jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmiast. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Jest on głównie przeznaczony do transportu miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również może być, drodzy Państwo, projektowany do nowych obiektów, jak i przedmieść miast, jak implementowany do już istniejących. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełnioną siecią wieżowców. Drodzy Państwo, to są właśnie nasze trasy strunowe i nasze podpory, na których na wysokości od 5 do nawet do 150 metrów możemy prowadzić budowę naszych tras. Uzupełnia nasz transport pasażerski jeszcze transport towarowy, który ma bardzo szerokie spektrum zastosowania, w skład którego wchodzą takie pojazdy jak Unitrans U4100, to jest taki taśmociąg do pracy ciągłej, Unikąd U4-19101, Unitrak U4-131 do przewozu materiałów płynnych, łatwo psujących się i nawet materiałów rozszczepialnych, i Unitrak U4-171 do przewozu materiałów sypkich, jakichś tam kopalń, wyrobisk i tym podobne. Ja będę teraz charakteryzował Państwu te pojazdy w kilku słowach, żebyście mieli wiedzę i świadomość na ten temat.
Zacznę od tego najmniejszego, kilka słów. Najmniejszym naszym pojazdem jest w tej chwili Univit U4651, to jest pojazd lekki, po najbardziej uważam złożony, nowoczesny i najszybszy pojazd, którym jest Uflash U4362. Natomiast pojazdy, proszę Państwa, Unibus U4210 to są pojazdy, które mogą być dodatkowo rozbudowane o taką elementy modułowe. Tak samo pojazdy U4220. Unibusy U4220. Proszę Państwa, Univit jest to najmniejszy pojazd w tej chwili w firmie naszej. Miałem go okazję widzieć w roku 2019 na takim spotkaniu na świeżym powietrzu organizowanym przez firmę. Nazywało się to Eco Festival. To był ostatni Eco Festival organizowany w tej formie przed pandemią i tymi sprawami, które wynikły od lutego ubiegłego roku, czyli tym konflikcie zbrojnym na wschodzie. I chcę Państwu powiedzieć, że widziałem go chciałem Państwu powiedzieć, że miałem okazję go widzieć na żywo, ten pojazd, jak się zachowuje, ponieważ on był usytuowany na tej linii testowej zaledwie kilka metrów nad nami, więc tam około 5-6 metrów. I miałem okazję, drodzy Państwo, przyjrzeć się temu pojazdowi. Więc ta struna, po której on się poruszał, to była grubość takiego męskiego palca, można powiedzieć. No to naprawdę to jest niewielkie, a możliwości jego są po prostu niesamowite, bo to jest pojazd, który może jeździć z prędkością do 100 km na godzinę, 150 km na godzinę. Może zabierać dwóch pasażerów. Drodzy Państwo, dalej, w tej konfiguracji pojedynczej może ich przewieźć nawet do 120 na godzinę, nawet do 720 pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast ma on jeszcze możliwość rozbudowy takiej modułowej, takiego sprężenia, gdzie takich pojazdów można dołożyć 7. I wtedy ten pojazd, drodzy Państwo, jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę w obie strony. Mam webinar, Maciek, nie mogę rozmawiać za godzinę. Przepraszam Państwa, ale 15 telefon dostałem od kolegi. Natomiast następnym pojazdem, który chcę Państwu powiedzieć, to jest pojazd Unibike. To jest też dosyć ciekawy pojazd, bo to był pierwszy pojazd, który był wystawiany przez naszą firmę na tak zwanych targach branżowych InnoTrans w roku 2016. Wzbudził tam ogromną sensację, bo to pierwszy raz, żeśmy się wystawiali z tym właśnie produktem i projektem, jakim jest transport strunowy. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że ten pojazd jest jeszcze dodatkowo wyposażony w taką jednostkę sportowo-rozrywkową, taki rowerek treningowy i można po prostu w czasie jazdy jechać sobie tam ćwiczyć, ale jednocześnie z tego, jak nam na jednych tam ze spotkań opowiadali, można w czasie tej jazdy tym ćwiczeniem nawet sobie ukręcić trochę energii i zmniejszyć swoje opłaty za bilet. Dalej. W takiej pojedynczej konfiguracji on może przewieźć do 720 pasażerów na godzinę, natomiast ma możliwość takiego zwanego sprężenia. Można takich pojazdów dodać 7 i wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę w obie strony. Kolejny pojazd, Unibus, przeznaczony jest do komunikacji miejskiej międzymiastowej. Występuje w różnych wersjach podwieszenia, nadwieszenia. Jego konstrukcja pozwala na również taką konfigurację dwuszynową i czteroszynową. Czyli on może mieć po prostu większe spektrum zastosowania
to jest uzależnione właśnie od tego, czy będzie w tej rozbudowie modułowej. Może być używany jako pojazd pojedynczy, na przykład jak samochód albo autobus, oraz jak pociąg składający się z różnej liczby i rodzaju pojedynczych pojazdów. Wyposażony w klimatyzację, system audio, system informacji wideo pasażerów, etc. Miałem okazję jechać tym pojazdem trzykrotnie, drodzy Państwo, w Mińsku, właśnie nie w Mińsku, tylko w Marina Horce w roku 2019 i 2018. Można przejechać z prędkością do 150 km na godzinę. Jego pojemność pasażerska w tej pojedynczej konfiguracji to jest 10 pasażerów, natomiast można mu tą zrobić tą rozbudowę modułową nawet do 80 i w zależności od tego, ile tych elementów będzie składowych, może on przewozić od 2,5 nawet do 12 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast jeżeli mu dołożymy to sprężenie, widzicie Państwo, możemy ich zrobić tutaj 3 do 7, to jego właściwości przewozowe wzrastają od 12,5 nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony i tu już możemy swobodnie konkurować z metrem. Unicar, kolejny pojazd, który będzie miał za zadanie wspomóc ten ruch miejski, ale on ma służyć na zasadzie takiego, proszę Państwa, autobusu przegubowego, trolejbusu. Ja miałem niedawno okazję jechać takim przegubowcem w Warszawie. I on też ma nowoczesną konstrukcję, może przewozić 6 pasażerów, jeżeli będzie w tej konstrukcji tutaj pojedynczej. Natomiast jeżeli damy mu tą możliwość rozbudowy, to wtedy może być to nawet do 7 takich pojazdów połączonych na tym sprężeniu. Jedzie z prędkością do 150 km i jego właściwości przewozowe mogą być nawet do 7 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. I pojazd szczególny, drodzy Państwo, miałem go okazję widzieć w Berlinie, jak również na terenie naszego parku w Marina Horce. Siedziałem w nim, dotykałem, mogę powiedzieć, no nie miałem okazji tylko nim jeszcze jechać, ale mam nadzieję, że niebawem i taka będzie możliwość. Uniflash to jest pojazd, który w tej chwili, proszę Państwa, wzbudza ogromne zainteresowanie, ale on też takie duże kontrowersje wzbudza, ponieważ jego właściwości jezdne mogą być nawet do 600 km na godzinę. Ja miałem okazję widzieć tą wersję dla 6 pasażerów. No to wewnątrz, drodzy Państwo, to jak auto takie naprawdę najwyższej klasy, typu tam Maserati, czy tam powiedzmy Ferrari. No ale dla przykładu, obok tego naszego pojazdu Uniflasha stał też prywatny samochód pana Junickiego, to była Tesla, żeby można było porównać, jak te dwa pojazdy wyglądają, no i jak te technologie od siebie się tam różnią, albo co mają ze sobą wspólne. Jego cechą charakterystyczną jest to, że on ma taki współczynnik oporu powietrza na poziomie C0,06. Drodzy Państwo, to jest najwyższy współczynnik, jak się udało w tej chwili uzyskać naszym konstruktorom, ponieważ my nie mamy tak zwanego przyziemia. Ten pojazd jest na drugim poziomie. Widzicie, że on ma bardzo wpływowe kształty. I dla porównania, taki samochód Porsche, już naprawdę taki rasowy, jego współczynnik oporu powietrza jest na poziomie 0,28, no to tu jest przepaść, no 0,06, a 0,28. Natomiast te pojazdy użytkowe, takie jak my jedziemy na co dzień, one mają współczynnik na poziomie 0,4, a to się wiąże z tym, że im większy opór powietrza, tym większe zużycie paliwa. Cóż mogę dodać więcej? No... Ja chciałem Państwu powiedzieć tak, odczucia są niesamowite, jak się siedzi w tych pojazdach, jeszcze jak możecie, macie możliwość się z nimi przejechania, to ta wiara niezachwiana w sukces tego projektu jest po prostu nie do przebicia. Tak jak powiedziałem Wam na początku, my będziemy mieć 18
lipca kolejną wizytę w Marina Horce. Będziemy mieć również możliwość przejechania się tymi pojazdami. Mam nadzieję, że już po tych nowych liniach, bo dwie linie są dobudowane, że odwiedzimy również nasze laboratoria, gdzie jest testowany koł, gdzie jest robiony ten humus, drodzy Państwo. O tym wszystkim zrobimy Państwu specjalny taki reportaż. Wspólnie coś tam powiemy, ponagrywamy, ale to dopiero za 2-3 tygodnie. Na pewno to będzie w miesiącu sierpniu, ale wracamy do naszych pojazdów. Następnym pojazdem jest Unitrak. To jest pojazd do przewozu towarowego. On jest opracowany na bazie tego miejskiego unibusu i on się charakteryzuje tym, że jest przeznaczony do przewozu takich materiałów łatwo psujących się, zamkniętych, płynnych, nawet, drodzy Państwo, materiałów niebezpiecznych i rozszczepialnych. Jedzie z prędkością do 150 km na godzinę i przy wybudowanej infrastrukturze, zarówno dla pojazdów pasażerskich, jak i towarowych, może tych towarów przewieźć nawet do 100 milionów ton rocznie. On jest również testowany w Marina Horce. Miałem go okazję widzieć 3 lata temu. Mam nadzieję, że zobaczę go również albo w nowszej wersji za te kilka dni. No i pojazd Unikąd. Ten pojazd powstał na specjalne zamówienie naszych partnerów ze wschodu, Bliskiego Wschodu. Myślę tutaj o krajach arabskich. My mamy w tej chwili bardzo zakrojoną obecność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I tam będziemy, proszę Państwa, te pojazdy w pierwszej kolejności, myślę, sprzedawać dla naszych kontrahentów, bo jest zainteresowanie bardzo duże. Ten pojazd powstał w krótkim czasie, bo od pomysłu do realizacji w zaledwie 18 miesięcy. Może jeździć z prędkością 120 km na godzinę, przewieźć nawet 5 milionów ton materiałów rocznie. Ja pamiętam takie wydarzenie z ubiegłego roku, czy tam półtora roku temu. Pamiętacie Państwo, to stanął ten kontenerowiec i zablokował kanał Suezki. Miałem okazję też kilka lat temu jechać tamtędy, widziałem ten kanał Suezki. No i stała się tragedia, na tydzień wstrzymany ruch przewozowy z Europy i z Azji. No i szybciutko pan Junicki znalazł rozwiązanie na ten temat, że można by było wzdłuż takiego kanału wybudować naszą infrastrukturę z tymi naszymi kontenerami i przewozić to 24 godziny na dobę, bo w kanale Suezkim wygląda sytuacja tak, że 12 godzin przykładowo płyną statki od Morza Śródziemnego, a później następne 12 godzin od Oceanu Indyjskiego. Także możliwości rozwoju i wykorzystania naszego transportu są niezliczone. No i Unitrans jest to taki przenośnik taśmowy do przewozu tych materiałów sypkich, zarówno z terminali portowych, jak tam bezpośrednio z jakichś tam kopalni. Jego prędkość przewozowa 36 km na godzinę, a możliwości przewozu nawet do 100 milionów ton rocznie. Ten taśmociąg też jest, proszę Państwa, w Marina Horce, bo on tam jest po prostu testowany razem z tymi naszymi pojazdami. No i system morski, uważam, jedno z wyjątkowych pomysłów, który w przyszłości będzie realizowany w firmie, ponieważ my możemy tutaj bez potrzeby wybudowania doków portowych i tym podobnych rzeczy wyjść z naszym transportem za pomocą takich platform, jak to Państwo widzicie, w głąb mórz i oceanów, nawet do 5-10 km od wybrzeża i do głębokości 25 metrów, także te największe masowce spokojnie będziemy obsługiwać. Tu macie kolejny przykład, zdjęcie takie komputerowe, ale to bardzo fajnie widać na takim filmiku zrobiony przez naszych inżynierów. Jeżeli Państwo chcecie to zobaczyć, zapraszamy do naszego biura osobistego. Tam w zakładce dla partnerów znajdziecie takie filmiki. Możecie sobie zobaczyć, jaką technologię można wykorzystać. No i projekt współistniejący albo w symbiozie z naszym transportem. Miasta linearne. Jest to pomysł pana Janickiego. One mają, te miasta linearne, być zasilane właśnie transportem strunowym. Przede wszystkim to są takie
osiedla typu klastrowego. One mają być harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. Coś na zasadzie miast polis, albo jak tam w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są te wyspy zrobione, te palmy. To ma być niezależne. Można je budować, drodzy Państwo, w górach, na terenach pustynnych, zalewowych, a także w miejscach o trudnej rzeźbie terenu, a także na szlifie kontynentalnym. Te nasze budowa międzylinearna nie wymaga wycinania lasów, tam torowania dróg kolejowych, samochodowych, etc., bo tutaj ma być zasilana transportowo naszym transportem sunowym. Między innymi weszliśmy tutaj na te kraje arabskie z takim pomysłem, że będziemy również produkować humus, czyli tą ziemię taką rodzajną. Mam nadzieję, te laboratorium zobaczyć teraz za te kilka dni. Gdzie jednym z pomysłów pana Iwińskiego jest to, żeby zazielenić te tereny pustynne. No i podstawa naszego transportu, struna, drodzy Państwo, niezależnie w jakiej ona będzie konfiguracji, to ona ma zawsze taką budowę, czyli zamknięty korpus stalowy, wewnątrz naprężone pręty stalowe, otulone specjalnym betonem, którego za zadaniem jest ochrona tych prętów, wygłuszenie, a także to, że ta struna może pracować w skrajnych warunkach, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza, a żywotność takiej struny ma być nawet do 100 lat. No i różne tam rodzaje tych strun. My mamy ich trzy w tej chwili, konstrukcję sztywną, czyli zasada kratownicy albo eskapady inaczej, półsztywna i elastyczna. Ta konstrukcja sztywna, drodzy Państwo, będzie przeznaczona do pojazdów typu tych uniflaż, tych co jadą z prędkością 600 km na godzinę, kontenerowców. Może tutaj być zarówno prowadzony transport na górnym, jak i na dolnym poziomie. Jak również te pojazdy lekkie też również mogą jeździć, bo mogą wykorzystać jedną tylko z tych stron. Dalej, półsztywna konstrukcja, tu macie przykład pokazany, na przykład też mostu strunowego, no ale tutaj zobaczcie Państwo, ile tu trzeba tych materiałów, z tej stali, tego wszystkiego wykorzystać. A budując nasze te konstrukcje na naszych podporach i tej strunie tej półsztywnej, my jesteśmy w stanie przewieźć taką samą ilość pasażerów, jak na przykład takim mostem na godzinę. No i konstrukcja elastyczna, lekka dla tych pojazdów lżejszych. One są ze sobą, proszę Państwa, kompatybilne. Oczywiście również z tą, no ale z tym ograniczeniem, że tutaj mogą jeździć te pojazdy cięższe. Natomiast na tych lekkich te pojazdy lekkie, ale te pojazdy lekkie również mogą jeździć po eskapadzie, żebyście mieli zresztą świadomość. Jedziemy dalej. No i kolejnym elementem, którym zajmuje się nasza firma między innymi, to jest taki system, jaką my mamy zdolność przewozową, żeby ona była bezpieczna. On się ten nazywa taki standard tego przewozowy według amerykańskiej organizacji Automat People Mover Standards Community i dla naszego transportu przy wykorzystaniu unibusa 25-miejscowego my możemy prowadzić tą naszą bezpieczną, tą naszą przewóz tych naszych pasażerów, jeżeli odległość między pojazdami jest minimum 50 metrów albo odstęp co 2 sekundy. I układ napędowy, tu dosłownie kilka słów. Najważniejszy, uważam, bardzo wszystkie są ważne, bo co ja też opowiadam, proszę Państwa. System przeciwwykolejeniowy, bo będziecie mieć tutaj czy wy, czy wasi partnerzy mogą wam zadać pytania albo przyjść, jak, czy to jest bezpieczne i tym podobne. Tak, proszę Państwa, my mamy ten system w tej chwili opatentowany, certyfikowany od ubiegłego roku, od wiosny. Dalej, koło napędowe silnika, które jest jednocześnie napędem i elementem hamującym. No i bardzo ważna rzecz, akumulatory, bo nasze pojazdy są zasilane energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii, natomiast mają też w sobie akumulatory. Naszym inżynierom, panu Nickiemu, w ubiegłym roku udało się zrobić taki akumulator o takiej pojemności, że cyk jego rozładowań to jest 5000.
A w takich najlepszych w tej chwili samochodach pasażerskich, elektrycznych, ten CIG jest 1000. I tu wiadomość bardzo dobra do Państwa, którzy jesteście inwestorami. Tej technologii pan Junicki powiedział, że nie sprzeda do producentów samochodów osobowych. Fantastyczne wiadomość. Kolejny system, inteligentny system sterowania oparty o sieci neuronowe, inteligencję cyfrową, zbiór data, big data i blockchain. To jest wszystko do tych sterowań zewnętrznych, wewnętrznych. Mamy inteligentny system sterowania do zarządzania ruchu. Mamy pokładowy inteligentny system sterowania do wszystkich tych elementów, które znajdują się wewnątrz pojazdów i system bezpieczeństwa i komunikacji. To jest taka wewnętrzna sieć transportowa między pojazdami, jak również bazą. Musimy tu wspomnieć jeszcze o jednym systemie bezpieczeństwa, tak zwanym technogennym. To jest taki system, który charakteryzuje się, jaki ma wpływ transport w ogóle na środowisko, jakie on powoduje szkody, jakie tam powoduje zakłócenia w ruchach wód powierzchniowych, gruntowych, jaki ma wpływ na siedliska ptaków, migracje zwierząt, zarówno zwierząt hodowlanych, jak i zwierząt tych dzikich. Ma też wpływ to ten technogenny charakter, jaki my pozyskujemy tereny, które są do użytku tam powiedzmy rolniczego i gospodarczego, jaki ma wpływ na hałas, wibracje, emisje elektromagnetyczne i zanieczyszczenia powietrza i hydrosfery. I według, drodzy Państwo, Rosyjskiej Akademii Nauk, okazuje się, że i takiego, takiej normy ITD i ISO 2394 to są ogólne zasady niezawodności, które powodują, że mamy wysoką odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. Usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu o około 100 razy. Minimalna odległość między gruntem a podłożem 4,5 metra. Nie mamy skrzyżowań, drodzy Państwo. Powoduje to, że ten nasz system i zapobiegania wykoleniu tworzymy to znowu kilkadziesiąt razy więcej jak tradycyjny ruch. I ta Akademia Rosyjska Nauk stwierdziła, że w porównaniu z istniejącymi systemami transportowymi, transportem kolejowym, jednoszynowym, drogowym, magnetyczną koleją, ja bym do tego dodał jeszcze transport morski, lotniczy, bo też mieliśmy takie kiedyś informacje, jesteśmy najbardziej bezpiecznym i najbardziej ekonomicznym transportem, systemem transportu, jaki jest w stosunku do tych naszych konkurentów. Teraz kilka słów takich statystycznych. Koszty eksploatacji, czyli budowy i zwrotu kosztów, wybudowanie jednego kilometra bieżącego w tej chwili tras strunowych od 4 do 14 milionów dolarów za kilometr bieżący, w zależności od konfiguracji. Stopa zwrotu przy wybudowanej infrastrukturze 7-8 lat, natomiast takie metro skrajnie nawet do 150 milionów za kilometr, a koszty zwrotu inwestycji mogą się nawet bazować na przedziale 40-letnim. Zanieczyszczenie środowiska, tutaj również jesteśmy liderami, ponieważ my nie wykorzystujemy dużych zasobów ziemi. Nasze zasilanie naszych pojazdów jest za pomocą odnawialnych źródeł energii, czyli wody, gazu, spalania śmieci. Nie mamy tej ingerencji w ten technogenny charakter, więc to jest u nas ograniczone. Tutaj też jesteśmy liderem. No jeżeli chodzi o wskaźnik wypadków, tu możemy tylko się równać z metrem. Oni mają pod ziemią, my nad ziemią, więc nie mamy tych skrzyżowań, nie mamy możliwości, proszę Państwa, takiego bezpośredniego takiego konfliktu kinetycznego między pojazdami, ponieważ to wyniesienie na drugi poziom ogranicza nam te wszystkie rzeczy i sprawia, że jesteśmy przez to bardzo bezpieczni. No i kilka słów o naszych ośrodkach. Właśnie między innymi w tym ośrodku za kilka dni będziemy gościć
Jest to nasz ośrodek w Warii na Chorce. Zdjęcie z 2019 roku. Będziemy jeszcze raz świeżutkie, już niebawem. Tu jest wybudowane 5 linii. W tej chwili mamy 7 linii wybudowanych. Są również laboratoria, które chcielibyśmy odwiedzić. Jest to teren po byłym takim poligonie wozów opancerzonych. Dostaliśmy go w roku 2015 od ówczesnego i obecnego prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenki. Ponad pół roku trwała rekultywacja tego terenu. Dzisiaj to naprawdę jest już teren bardzo dobrze zagospodarowany, ale o tym wszystkim, drodzy Państwo, już za kilka dni my się przekonamy, co tam wybudowali nowego od tego 2019 roku i przedstawimy Wam aktualne fotografie. Ale tutaj te fotografie są też ważne, bo one przedstawiają filozofię naszego transportu. Proszę zobaczyć, tu na poziomie gruntu rosną drzewa, krzewy, jakieś zboża, tereny rekreacyjne albo do użytków takich rolniczych. Natomiast transport jest wyniesiony na drugi poziom, czyli ta ingerencja jest na znikowym poziomie. Natomiast macie tu również pokazanego tego naszego Uniwida. Zobaczcie Państwo, jaka ta struna jest tutaj cieniutka. Ja go widziałem w realu. I zdjęcie numer 3, pokazujące naszą eskapadę. Na górnym poziomie macie Uniflasza tego U362, a na dole Unibusa. Ale tu jest ważny ten budynek, bo to jest przykład wykorzystania naszych tych stacji dokujących, przyszłych przystanków. Otóż tutaj na pierwszym i na drugim poziomie są właśnie te miejsca, gdzie ci pasażerowie wchodzą i wychodzą. Natomiast na tych dolnych poziomach tutaj można je wykorzystać, drodzy Państwo, komercyjnie, jakieś usługi, sklepy i tym podobne. W Marina Chorce jest Muzeum Historii Pracy pana Jońskiego nad transportem strunowym. No i nasz drugi ośrodek, Centrum Innowacyjne w Szardży. Jest to jeden z Emiratów Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ja byłem tam w roku 2019, jak on dopiero powstawał. W tej chwili już jest mocno zaawansowany. Właśnie dzisiaj też przekażę Państwu taką pewną informację, że być może niektórzy z Was pojadą i będziemy możliwość zobaczenia, jak to wygląda po tych 4 latach. No i tyle reasumując o tym naszym transporcie strunowym. Jaki on jest? No innowacyjny, jedyny w sobie. Nie możecie go Państwo porównać do żadnych kolejek tam linowych i tym podobny. Nadziemny, bo od 5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu. Dalej, wysoka prędkość, pojazdy pasażerskie nawet do 600 km na godzinę, towarowe do 120, bezpieczny na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny z nowymi i istniejącymi już metropoliami i jak również można go implementować do już istniejących i przyjazny środowisku, nie potrzebujemy tam dużo tych zasobów ziemi, budujemy ekologicznie, wykorzystujemy odnawialne źródła energii. I teraz przechodzimy, drodzy Państwo, do aktualnych promocji. My jako Skyward Community zaczęliśmy ten program w roku 2015. Mamy rok 2023, czyli implementujemy już tą technologię na zewnątrz. Po drodze mieliśmy inżynierię, budowę, demonstrację, etc. Etap 15 to jest etap finalny, w którym będzie już ta technologia, drodzy Państwo, po zakończeniu etapu 15 będzie sprzedawana na zewnątrz, będzie wybudowana przynajmniej jedna trasa komercyjna, odbierzecie Państwo dywidendę i będziemy wychodzili na rynki zewnętrzne. Jesteśmy w 15 etapie, pierwszym podetapie. Podetapów ma być 3. Także z tych informacji, co ja mam na dzień dzisiejszy, będą to etapy krótsze, jak były do tej pory. Także ci, którzy mają możliwość jeszcze inwestycji, zapraszamy. My jako Skyward Community jesteśmy firmą, która zajmuje się pozyskiwaniem środków na budowę technologii transportu strunowego. Do naszej firmy możecie Państwo przystąpić za darmo, nie ma takiej potrzeby, żeby się cokolwiek kupowali. Natomiast jeżeli chcecie zostać takimi stuprocentowymi naszymi partnerami, wspomóc naszą technologię, to możecie to uczynić na kilka sposobów, między innymi dokonując zakupu pakietów, w których macie tam odpowiednią ilość udziałów. Te udziały później będą równały się wartości 1 dolara. Tak mamy zapisane w memorandum. Oczywiście po wyjściu na rynki zewnętrzne.
Natomiast w zależności od danego etapu i podetapu mamy również tak zwane dyskonto. Widzę, że jest pani Helena. Jest pani Helena. Dziękuję pani Heleno za podpowiedź, już pamiętam. Ostatnio się zaciąłem. Dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara, drodzy państwo. W zależności ile tych jakim dyskontem jest dany pakiet, tak później sobie przeliczacie. I to jest bardzo prosty przelicznik. 25 tysięcy razy 1S to się równa, wiecie państwo, ile. I teraz mamy takich tych pakietów w różnej konfiguracji, zarówno za gotówkę, jak i na raty. Tu mamy pakiet Inotrans za 3000 dolarów. Każdy następny zakup zwiększa ilość udziałów i on się można go uzyskać w danym etapie i pod etapie. Pakiety Maluszek Start to są dla naszych dzieci, podopiecznych. Maluszek różni się tym od pozostałych pakietów, że to się kupuje pakiet na opiekuna, rodzica i trzeba podać metrykę urodzenia tego dziecka. Natomiast w momencie uzyskania pełnoletności, po przejściu całej tej procedury dokumentowej, ten pakiet przechodzi na tego dzieciaka. Dalej, najwyższa dyskonto, jakie w tej chwili jest w firmie, to jest 47. Jest to pakiet premium za 150 tysięcy dolarów za gotówkę. Jest to 7 milionów 50 tysięcy udziałów. Życzę państwu takich zakupów albo pozyskania takich partnerów, o co za chwilę będę o tym mówił. Mamy również pakiety takie wysokie od 25 do 150 tysięcy dolarów za gotówkę. W ofercie mamy również pakiety na raty, duże od 5 tysięcy dolarów do 50. Tu też dyskonto jest całkiem przyzwoite, bo od 29 do 40. Natomiast takie najpopularniejsze pakiety, jakie mamy w tej chwili w ofercie, to jest pakiet Start za 250 do Biznes za 2000. I tutaj też mamy te pakiety, drodzy państwo, w konfiguracji od 17 do 24 dyskonto. Natomiast wszystkie te pakiety, które tu państwo widzicie, są w równych 5-miesięcznych ratach w zależności od kwoty pakietu. Jest to bardzo wygodna forma, bo powiem państwu, że jeżeli ktoś sobie tam założy, że zainwestuje w taki pakiet, to wtedy może spokojnie sobie tam w tych równych ratach miesięcznych spłacać. To jest bez oprocentowania. Wystarczy tylko zacząć z nami współpracę. Natomiast dla partnerów, którzy nie mają pieniędzy, albo mają mniejsze, albo mają jeszcze chęci pracy i polecenia naszego transportu i naszej technologii, mamy tak zwany bonus za pracę marketingową. To jak w ubezpieczalniach to mówią, że to jest tak zwana prowizja. Jeżeli partner z waszego linku się zarejestruje do firmy, dokona zakupu, to przychodzi na was 15% na tak zwane konto bonusowe. I wtedy na tym koncie zbieracie sobie ilość tamtych swoich środków i możecie państwo je albo wykorzystać do własnej, na własne potrzeby, albo zakupić sobie z tego konta bonusowego jakiś tam pakiet. Stajecie się wtedy pełnoprawnymi naszymi partnerami, jak również mogą być to, jest to też również forma dla pracy dla partnerów, którzy już są z nami, ale chcą sobie zwiększyć portfel swoich udziałów. Jest też tak zwane konto akcyjne. Tutaj jest to konto takie, że jeżeli ktoś nie chce tam kupować na raty, może to zrobić nawet zakup od 50 dolarów, zobaczcie państwo, i tych udziałów mieć 700. Może również nawet za 150 tysięcy jednorazowo kupić, to nie ma problemu, ale to też jest konto, że w przypadku, gdybyście mieli jakieś tam problemy w międzyczasie, jak macie układ ratalny i wam się pakiet zlikwiduje, bo nie będziecie tam płacić półtora miesiąca czy dwa, to te pieniądze nie przepadają i z tego konta możecie sobie również zakupić ilość tych udziałów z tego konta akcyjnego. Tyle o promocjach i teraz przechodzimy do wiadomości i pytań. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, bo ja się z państwem spotkam dopiero gdzieś na początku sierpnia, i wtedy wam też dam tą relację z tego mojego pobytu w Marina Horce. Natomiast mamy dzisiaj kilka rzeczy takich w wiadomościach. Oczywiście to są wiadomości firmowane przez zarząd firmy.
One się również tutaj znajdują w naszym biurze osobistym. Jeżeli chcecie to bardziej sobie doczytać, czy zrozumieć, o co chodzi, to zapraszam do środka. Niemniej tu są też, jak są nowi partnerzy, to przekażę te kilka informacji. A wy, jeżeli macie jakieś pytania, to proszę sobie przygotować, ponieważ będzie możliwość zadania pytania, ja w miarę mojej wiedzy i możliwości odpowiem Państwu. To jedziemy. New Domain Skyward Community Capital. Proszę Państwa, o co to chodzi? Kluczowe ulepszenie w Skyward Capital tego lata. W czerwcu dyrektor do spraw rozwoju, pan Aleksander Suchodojew, przedstawił master strategię SWC 2.0. Aleksiej przez 2 godziny opowiadał o wdrożeniu tej fundamentalnej strategii w logikę rozwoju ekosystemu firmy. Podczas prezentacji Aleksiej podzielił się kluczowymi zmianami w 3 obszarach SWC: finansowym, społecznym i edukacyjnym. Prezentacja wkrótce zostanie przetłumaczona na wszystkie języki naszej międzynarodowej społeczności i opublikowana osobno. Teraz jakie zmiany nas nadchodzą? Więc zmiana domeny: do 14 lipca oficjalna strona SWC będzie dostępna pod adresem swc.capital. 2. Oficjalna strona internetowa zostanie przeprojektowana tego lata. Design będzie odzwierciedlał całość, tożsamość SWC jako społecznego ekosystemu typu venture. Uruchomiony zostanie pokój przyjęć dyrektora generalnego. Teraz wszystkie propozycje realizacji nowych projektów celowych i innych pomysłów rozwojowych można kierować bezpośrednio do dyrektora generalnego SWC Jewgenija Kudraszowa. O uruchomieniu na pewno poinformujemy Państwa w osobnym piśmie. Miałem okazję zarówno poznać pana Suchodojewa, to jest bardzo zaangażowany człowiek, który jest właśnie tam twórcą tych naszych platformów, tego systemu lidów, etc. No i pan dyrektor Kudraszow, też mieliśmy okazję się poznać w Dubaju. To są nasi właściciele w tej chwili naszego Skyward Community. Zainwestuj z dyskontem 1,75 w ramach promocji SWC Mobile. Proszę Państwa, wraz z pojawieniem się SWC Mobile, czyli tej aplikacji na telefon, została uruchomiona w gabinecie osobistym od 11 lipca taka możliwość, aby zainwestować ze zwiększonym dyskontem do 1,70 włącznie. Co trzeba zrobić? Zainstaluj zaktualizowaną aplikację SWC, włącz powiadomienia push w aplikacji SWC. Spełnij 2 warunki, uzyskaj dostęp do pakietów inwestycyjnych z podwyższonym dyskontem. Pakiety dostępne w promocji SWC na 5 miesięcy. Dyskont o 1,70 obejmuje pakiety 250, 500, 1000 dolarów. SWM Mobile z opłatą jednorazową i wtedy dyskonto jest 1,75, czyli jest wyższe, i kwoty pakietów 250, 500 i 1000. Do końca promocji może zarejestrować 1 pakiet i tylko raz. Jeżeli jednak spełnisz wymagania stawiane w 2. tygodniu promocji SWC Mobile, uzyskasz ponowny dostęp do pakietu. Jeśli spełnisz wymagania stawione w 5. tygodniu promocji SWC Mobile, uzyskasz nieograniczony dostęp do pakietów SWC Mobile. Uwaga! Dostęp do promocji zostanie zachowany do końca 15. etapu. Jeżeli po spłaceniu zobowiązania ratalnego w ciągu 180 dni masz taką możliwość ponownego zakupu, tego nie zrobisz, ta możliwość przepadnie. I kolejna ciekawostka, proszę Państwa, aplikacja mobilna SWC jest dostępna na urządzeniach z systemem Android i iOS. Nowa wersja aplikacji mobilnej SWC jest już dostępna nie tylko na urządzeniach systemu Android, ale także z systemem iOS, czyli tak zwanym iPad. W aplikacji mobilnej na Android możesz zarejestrować się w gabinecie osobistym i przejść weryfikację, logować się za pomocą Face ID i odcisku palca, czytać informacje aktualne o projekcie, sprawdzić liczbę udziału, saldo konta i wysokość wynagrodzenia za polecenia za dzień, tydzień, miesiąc. Sprawdzić status zobowiązań ratalnych, termin i wysokość kolejnej raty. Zostawić opinię o aplikacji, firmie, inwestować i doładować konto. Uzyskać dostęp do kuponów i certyfikatów. W aplikacji iOS możesz
logować się za pomocą Face ID i odcisku palcu, czytać aktualne informacje o projekcie, sprawdzić liczbę udziałów w salda konta, wysokość wynagrodzenia za polecenia za dzień, tydzień i miesiąc. W przyszłości aplikacja mobilna iOS zostanie uzupełniona o wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dostęp do udziałów spółki. Obie aplikacje Android i iOS będą miały takie same funkcje. Zaktualizowaną aplikację można pobrać na Androida w sklepach Google Play, Huawei App Gallery oraz iOS w App Store. Zainstaluj aplikację i włącz powiadomienia, aby być zawsze z nami. I drodzy Państwo, macie tutaj dowód. To jest mój screen dzisiejszego dnia. Ja tą aplikację sobie zarejestrowałem wczoraj albo przedwczoraj. Zobaczcie tutaj. A bo ja mam iOS-a, czyli mam telefon iPla, tak? Tutaj Wam to podkreślę. To jest screen z mojego telefonu. Janusz Tomczak, widzicie tą apkę SWC, tak? Zobaczcie tutaj nawet godziny. 12:27, to tam minutę po minutę. I tu widzicie moje już wejście do tej aplikacji. Chciałem tam Wam pokazać, bo ja nie miałem tej aplikacji ściągniętej w tej formie na iOS, na tego mojego iPla, zrobiłem go dopiero teraz, bo wcześniej takiej możliwości nie było, więc możemy już dzisiaj spokojnie zarówno na systemie Android, jak i systemie iOS pracować na własnych telefonach, smartfonach. Jestem tutaj żywym dowodem, żebyście Państwo widzieli, że to nie tylko my opowiadamy, ale też mamy i musimy z tego i chcemy z tego korzystać przede wszystkim. Dalej, uruchomiliśmy promocję SWC Mobile z okazji aktualizacji aplikacji SWC, czyli Skyward Community Mobile. Nowa wersja aplikacji mobilnej jest dostępna na urządzeniach systemem Android i iOS, o tym co mówiłem Państwu wcześniej. Aby to uczynić, to ważne wydarzenie, uruchomić specjalną promocję SWC Mobile w gabinecie osobistym. Jeżeli zainstalujesz aplikację mobilną SWC i włączysz powiadomienia push, uzyskasz dostęp do specjalnego pakietu SWC Mobile ze zwiększonym dyskontem. Szczególne warunki uzyskania można i korzystania z pakietów SWC znajdują się w aktualnościach. Dodatkowo przez 5 tygodni, proszę zobaczyć, ja zaraz Państwu udowodnię, że ja już zacząłem z tym. Proszę bardzo, to jest screen z mojego biura, to jest pierwszy tydzień. Widzicie Państwo, ta zabawa będzie trwała do 5 tygodnia i ja wypełniłem dwa zadania, czyli zainstalowałem aplikację SWC i włączyłem te powiadomienia. Mogę uzyskać tutaj książkę Anatolia Jelińskiego i dostęp do pakietów SWC Mobile. W następnym tygodniu będzie następne zadanie aż do 5. I drodzy Państwo, tu się warto z nami w tą promocję zaangażować, ponieważ możecie dostać do $15 na konto akcyjne, cashback do 3%, jeżeli zapłacicie kryptowalutą do $3000, a jeżeli się wykona wszystkie zadania promocji stawiane w poszczególnych tygodniach, otrzyma się nagrodę główną, możliwość odwiedzenia Centrum Trestowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To jest to, o czym Państwu wcześniej mówiłem. Jeśli wykonasz wszystkie zadania w ciągu 5 tygodni, będziesz mógł otrzymać nagrodę główną, możliwość rezerwacji wizyty w Centrum Testowym ZEA. Ważne, możliwość rezerwacji miejsca na wizytę w Centrum Testowym Zjednoczonych Emiratach Arabskich otwiera się użytkownikowi w 5 tygodniu. Do tego czasu nie ma możliwości rezerwacji wycieczki. Rezerwacje są możliwe tylko w zależności od dostępności. Ja chcę tu Państwu wyjaśnić pewną rzecz. Ten wyjazd, który ja mam w tej chwili na Białoruś z Krzysztofem Dawidiukiem i Jankiem Wyrębkowskim, to my też uzyskaliśmy poprzez spełnienie warunków w takiej promocji, która była zrobiona na ten wyjazd. Jeszcze raz tutaj tych, których nie było, chcę pokazać, że my jedziemy, widzicie Państwo, 16 wyruszamy do Mińska, zobaczcie sobie, a 18 mamy wizytę w Marinachorce. I ja już byłem w centrum testowym, drodzy Państwo, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym centrum ZEA, natomiast byłem, jak to był początek tej budowy, więc będę pilnie tutaj uczestniczył w tej naszej wspólnej zabawie i
promocji, aby taki dostęp uzyskać, bo proszę Państwa, to są takie wizyty w takich miejscach, to tylko utwierdzają Cię w wierze, w przekonaniu, że to jest, jesteś naprawdę w projekcie, który jest ponadczasowy, a to buduje wiarę i co ja Państwu będę więcej powiedział. Tam trzeba kochać ten projekt pełnym sercem. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie pytania, proszę się pytać. Mamy jeszcze 4 minuty, zanim nas wyłączą. Ja czekam chwilkę. Jeżeli nie macie pytań, to spotkamy się w sierpniu po mojej wizycie i moich kolegów w Zjednoczonych Emiratach. W Marina Horce, przepraszam, w Białorusi, w naszym centrum testowym. Są pytania? Proszę, piszcie. Jeżeli nie, to zapraszam na nasze sieci społecznościowe, na Skype'a i oczywiście na Gen4Me, bo tam też mamy grupę Skyward Community. Wszystkie informacje przekazywane na bieżąco. Przede wszystkim od naszej dyrektor regionalnej, pani Natalii Fujda. Nie ma pytań, kolego Bonifacy. Ja do ciebie po tym spotkaniu zaraz odzwonię. Dziękuję za uwagę. Pięknego życzę jeszcze dnia, bo to jeszcze widno. Fajnych wakacji przez te najbliższe 3 tygodnie, jak się nie będziemy widzieć. I zdrowia, zdrowia. Do zobaczenia w sierpniu.